Witajcie serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam przedstawić moją wizję na własnoręcznie zrobioną ozdobę choinkową, która będzie poniekąd składała się z rzeczy, które są jakimiś tam resztkami. Nie kosztowało mnie to w zasadzie nic. W większości warsztacików takich u Majsterkowicza powinny znajdować się w zasadzie takie podstawowe rzeczy. Z takich podstawowych rzeczy szeroka taśma do pakowania i takie kółeczko, na którym jest nawinięta taka taśma, powinno być, bo czasami, żeby coś złożyć, taka taśma się przydaje i u mnie na warsztacie właśnie coś takiego się znajduje. Oprócz tego kilka narzędzi, elektronarzędzi, głównie jakieś multinarzędzie, przydałaby się jakaś piła włosowa, ale to wszystko zobaczycie, jaką ja miałem wizję. O, właśnie, najważniejsza rzecz. Nigdy nie pokazywałem Wam na początku filmu, jak się moja ozdoba przedstawia. Dlatego dzisiaj zrobię wyjątek i Wam pokażę w taki sposób. A jeżeli chcecie zobaczyć, w jaki sposób ją zrobiłem, bardzo serdecznie zapraszam na dalszą część filmu. Przy okazji już tutaj tej rozmowy do Was, chciałbym Was bardzo serdecznie zachęcić do oraz do pozostawienia, jeżeli się podobało. Także nie przedłużając, ja życzę Wam wszystkim serdecznie miłego oglądania i do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam, bez pitolenia, Olo76.
Thank you.